friend. Borcha. Borcha Gala. I teraz proszę pytanie. Góra nam dostała ten. Tempo, strzały, podania, dribbling, obrona, fizyczność. Która z wymienionych statystyk jest u niego najwyższa? Tempo, strzały, podania, dribbling, obrona, fizyczność. No, która jest najwyższa? Aha, bo to wszystko chodzi o to. Albo dribbling, albo strzały pewnie. Ale strzelam dribbling. Dribbling 64, strzały 65, bo jest bardzo. Nie, czyli... wymieniłeś dwie najwyższe. To? No dobra, dobra. Ty jakiegoś asa to, czekajcie, oddaj mi to tą kartkę. Tak, to już poszło. Ciekawe. Kogo to masz? To? Lotkarza najlepszego. Znaczy najlepszego. A więc te mecze. Tak myślałem, Mateusz Marzec. Bardzo. Teraz. Teraz się dopiero zabawa, panie. A to jest o FIFA? To jest o FIFkę, no. Tak, jest. Ocena ogólna. Marco to słabiutko to. 30. Nie, no to max 62 albo 3, to jest max. 63. Odpowiadasz na odpowiedź? 3, no. 61. A. I tak zawiedziłem. Jakub Arak. Jakub Arak, mamy go tutaj, możesz pokazać kogo, bo tam się dzieje. Tak. Tempo, strzał, podania, dribbling, obrona, fizyczność. Która z wymienionych statystyk jest u niego najwyższa? No. Która z nich jest najwyższa, tak jest. Dribbling? Najwyższa miało być, wiesz? 57 myślę. Myślę, że fizyczność. To jest fizo. Druga najwyższa. Fizyczność 69, tempo 673. Ale zawsze. Trafił. Kogo? Bartosz Jaroszek. Tu będzie wszystko najwyższe. Nie wiem, żadne już nic pytajmy. Fizyczność tak pisane. I co, muszę zgadnąć? Tak, tak. Jeśli masz fizyczność, to musisz zgadnąć, jaką masz statystykę fizyczności bardzo ciężko. Na pewno wysoka. Ja też bym chciał odpowiedzieć. Można... Ja bym mu dał, gdybym ja tworzył grę, dałbym mu 94. Ale myślę, że dali mu... 67. Ty, bardzo blisko, 66. Okej. Okay. W takiej skali to jest dobre, to jest naprawdę. Brawo. Sebastian. Siebie? Mirewski. Brawo, dobrze. Obrona, o Jezu. No, co? Jaką ma VFC, jaką ma obronę? O, 0 do 99? Wie, bo gram. Ciężkie to jest. To myślę, że Mirewski obrona ma z 42. I to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. No nie, to jest trochę lepsze, 60. 60? No. A, bo defensywnie zapomniałem. No i co? Lukas Klemens! A chciałem coś powiedzieć, to co, pytanie jest o ten? I teraz pytanie co? Lukasa? Lukasia, czyli oddajemy to do Kiera? Co masz? Ja pewnie Polska trafię. Ma na karcie więcej statystyk driblingu czy strzałów? Strzałów. Zatkujemy to na karcie. Strzałów! A jednak driblingów. Strzałów ma tylko 25. A driblingów? Co driblingów nie robi, człowiek? On was wybija. Bartosz Nowak. Jak się normalnie, to nie ma. Teraz pytanie w stosunku do Paszka, tak? Ma na karcie więcej statystyk driblingu czy podań? W tych kwestiach, natomiast myślę, że mimo wszystko twórcy gry docenili bardziej podania. Podania czy dribbling? Podania docenili bardziej. Dribbling dwa więcej. Podania 69, dribbling 70. Mówiłem. Ale to jaki był margines z błędu? No to do Galanka dał, to powinien mieć 82. Nie mamy. Mydle kto? Ja już byłem, czy nie? Basyl. A mogę sam siebie? Basyl. Możesz, właśnie jak tam Basyl. Siebie, to jest chcesz nudle? Będzie ciekawe, jak tam siebie wylosujesz. Takie samo pytanie masz? Mateusz Mak. Ma na karcie więcej statystyk fizyczności czy obrony? No to są jego dwie najsłabsze. No, domyślam się. Pójdę w fizykę. Jednak obrona. Fizyka 58, obrona 43. Ale FIFA nie wie, że to wyśrodek zaczeka. Sebastian Berger. Sebastian Berger. I teraz to. To mi oddajesz i teraz tutaj. I przeszedłeś. Dribbling.
Jaki twoim zdaniem dribbling ma Sebastian Bergier? Ale moim zdaniem? Twoim zdaniem, jaki ma na karcie, no. A, na karcie. Najlepiej jakiś trafił, jaki ma na karcie. Nie mogę podglądać. Nie możesz, a okay. Ten. Dobra, no to ja daję tak 64. Mogłeś bardzo blisko, 62. 62? Kto tam trafiłeś? O, Marcina Wasilewskiego. No i teraz losuję pytanie do niego. Już pytań za dużo nie zostało. Tak? Co ty losujesz? Zbawię się w FC. 25. Podania. Podania, no to musisz trafić ile ma podań na karcie. Marcin. Kamerujesz? Mhm. Dobrze. Paweł, wysłał, proszę cię, zapisz mnie na 9, dobra? I tak na duży. Dobrze. Do odprawy? Tak. 40 minut? Dobra, na 9. Marcin, kurczę, Marcin ma dobre podania. Jestem kogoś? Nie? 68. Troszeczkę za dużo, 54. Aaaa! Tak szybko. A jo? Ja. This one's going to be funny. Okej, okay. I teraz po Juve. O, Aleksander Pomor. Okej. Okay. And now... Teraz pytania? Yeah. Passes or defense? Which is higher on his card? I think it should be more defending, no? He's central defender, so I think defending. But he's also an excellent passer, so I think it could be also pass. But I would say defense. Okay, and you're right. The defense is 63 and the passes is 46. Only 46? Yeah. He deserves more than this. Put like that. But to jest koszyk z zawodnikami. Grzegorz Rogala. I teraz losujesz pytanie do niego, do jego karty właściwie. Tempo. Tempo, no. Czyli ja szukam sobie tutaj karty Grzeszka. O, Grzesiu, nie musisz tempo. Strzelić jego tempo, no. Na karcie z EFC. 64. Ile? 62. 64. Dobrze. Aha. No. Tempo 64. Jak go trafiłeś? Tak. Jako pancerz. Co masz? Ma na karce więcej statystyk strzałów, czy fizyczności? No, jak już nie zajęty. No, myślę, że strzałów 100%, bo fizycznie jakoś nie wygląda. Strzały czy fizyczność? Strzały 48, fizyczność 46. Czyli wygrałem, tak? Coś wygrałeś. Wygrałeś uścisk ręki rzecznika. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Popularka. Maskarepka. Maskarepka. Teraz sobie wybierasz. Ma na karcie więcej statystyk obronnych czy podań? Pewnie wzięli pod uwagę jego gabaryty. No normalnie bym powiedział podań, no ale powiem obrony. Bo nie tak, bo będę 62, podań 48. No, ale na meczu szyję, aż miło, nie? Adam Żelak. Adam Żelak. Co teraz pytanko? Ma na karcie więcej statystyk podań czy strzałów? Definitywnie strzałów. Nie, strzały 67, podania 49. No trafiłeś łatwo. Merdem Kusk. Nie no, strzały jest kusk. Że masz strzały. Oddaj się to. Co trzy, ale... Dribbling i strzały. Ma na karcie więcej statystyk strzałów czy fizyczności? Nie wiem, ja bym powiedział, że fizyczności. Jedna, ale jedna. Naprawdę? Jego strzały ma 0. To jest kolosalna. Fizyczność 69, strzały 26, więc... Wow, Adi błąd! Ja! Zdaje się, losujesz jedno pytanko. Chodzi o EAFC. Jaką ma statystykę? Przeczytaj, co masz? Nie. Ma na karcie więcej statystyk fizyczności czy obrony? No, jak myślę, że bardzo blisko. No. Fizyczność czy obrona? Fizyczność. Fizyczność 54, obrona 50. Dobrze.